Moi drodzy, widzimy się w kolejnym filmie z serii Obiektywy. Dzięki uprzejmości ekipy z Fotoformy przez kilka ostatnich dni pracowałem na jednym z ciekawszych obiektywów od Canona. Z tytułu oraz miniaturki wiecie, że jest to nowy RF24-105, który zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie i też nie ukrywam, że powoli się nad nim zastanawiam. Z tego miejsca chciałbym również podziękować pani Ani, która pracuje w Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję za uzyskanie akredytacji foto na koncert Moniki Brodki, który według mnie był idealnym podsumowaniem kilku dni spędzonych z tym obiektywem. I żeby nie przedłużać, zaczynamy. Standardowo zaczynam od ceny, która według mnie jest adekwatna do tego, co oferuje producent. Do obiektywu będzie jeszcze można dokupić jeden z dwóch specjalnych adapterów, przy pomocy których będzie można m.in. sterować zoomem. Dla filmowca wydaje mi się to bardzo fajnym i ciekawym dodatkiem. Jak widzicie na załączonym obrazku, jest to całkiem spory obiektyw, który wymiarowo zbliżony jest do RF-a 100-500. Różnica wynosi tutaj dosłownie kilka milimetrów. W momencie podpięcia go do R5 zauważyłem, że ten zestaw jest na tyle długi, że on się w ogóle na styk mieści w 30-litrowym piku, więc warto mieć to na uwadze. Jeżeli zaś mówimy o samej wadze, tutaj na szczęście jest dużo lepiej, ponieważ jest on dużo lżejszy od wyżej wspomnianego 100-500 czy nawet 28-700, gdzie różnica wynosi dobre 100 gramów. Na tym etapie filmu zaryzykuję stwierdzenie, że dzięki swoim gabarytom ten obiektyw jest świetnie wyważony. Pewnie i komfortowo leży w dłoniach, też nie sprawia takiego uczucia dyskomfortu, na który załóżmy narzekali użytkownicy 28-70. Designowo Canon wprowadził do tego obiektywu kilka ciekawych i przydatnych rozwiązań, o których musimy tutaj pogadać. Otóż oprócz pierścienia funkcyjnego, o którym zawsze wam mówię i który jak wiadomo można zaprogramować wedle swoich indywidualnych preferencji i potrzeb, mamy również dwa przyciski funkcyjne, które spełniają taką samą rolę. Następnie mamy pierścień regulacji przysłony, który działa w niesamowicie płynny oraz szybki sposób. Niestety na chwilę obecną można go wykorzystać tylko i wyłącznie w trybie filmowania. Z tego co czytałem i z tego co zauważyłem w przypadku modelu R1 czy załóżmy R5 Mark II sytuacja ma wyglądać nieco inaczej, ponieważ nowe modele mają w 100% wykorzystać potencjał tego obiektywu. Czyli w trybie fotografowania ten obiektyw, ten pierścień również powinien działać i podobnie sytuacja powinna wyglądać w przypadku obiektywu RF35. Do zestawu dochodzi nam jeszcze przełącznik, który będzie blokował wyżej wspomniany pierścień w pozycji automatycznej. Według mnie bardzo fajne i przydatne rozwiązanie, super sprawdzi się on u wszystkich użytkowników, którzy muszą przeskakiwać między trybem filmowania a fotografowania. Też muszę się wam do czegoś przyznać, otóż ja na samym początku zaliczyłem taką delikatną wtopę, jeżeli w ogóle możemy to tak nazwać, że w miejscu tego pierścienia szukałem pierścienia funkcyjnego i tutaj najprościej mówiąc zadziałała pamięć mięśniowa, ponieważ 70-200 ma pierścień funkcyjny umiejscowiony właśnie na samym spodzie obiektywu. Z drobnych akcentów został nam jeszcze dodatkowy otwór na gwint o rozmiarach 3/8, który będzie znajdował się w uchwycie statywowym. Niby nic takiego, ale cieszy. Z rozwiązań, które możecie już kojarzyć, mamy tutaj wbudowane aż 3 tryby stabilizacji. Jest to rozwiązanie, które możecie kojarzyć z obiektywu 70-200 czy załóżmy 100-500. Jeżeli zaś mówimy o samym sposobie działania stabilizacji, tutaj nie mam żadnych zarzutów ani zastrzeżeń. Większość sampli oraz przebitek, które widzicie na ekranie, było właśnie robione z ręki. Tak jak mówi większość użytkowników oraz recenzentów, jest to naprawdę uniwersalne szkło, które w jednej chwili umożliwi nam przejście z w miarę szerokiego kąta do niesamowitych close-upów. Jak wiecie, mamy tutaj stałą przysłonę, która w piękny sposób rozmyje nam tło. Jeżeli zaś mówimy o samej szczegółowości, to wierzcie mi, jest ona na najwyższym poziomie. Co ważne, w momencie zmiany ogniskowej obiektyw nie będzie gubił ostrości, nie będzie rozjeżdżał się, też muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem, w jak szybki i płynny sposób można tutaj przejść z 204 do 105 mm. Też może na przebitkach nie będzie tego idealnie widać, ponieważ większość była robiona z ręki, ale wierzcie mi, w przypadku tego obiektywu jest to game changer. Na sam koniec tego materiału mam jedną szybką uwagę. Otóż przy fotografowaniu ten obiektyw niestety, ale będzie miał tendencję do delikatnego winietowania i większość użytkowników na pewno to zauważy. Ale też jak widziałem w materiale Jareda Paulina, ten problem wiadomo można będzie bardzo szybko rozwiązać z poziomu edytora zdjęć. Zajmie wam to dosłownie jedno, dwa kliknięcia myszy i problem jest w zasadzie rozwiązany. Podsumowując, obiektyw jest genialną hybrydą, wydaje mi się, że świetnie sprawdzi się zarówno u fotografa, jak i filmowca. Jeżeli nagrywałbym więcej filmów i pracowałbym również na gimbalach, na 100% zainwestowałbym ten obiektyw z jednego bardzo prostego powodu. Otóż odpada wam tutaj bardzo przykry obowiązek, który zwie się ponowną kalibracją oraz ponownym wyważaniem w momencie, gdy musicie załóżmy przepinać sobie obiektywy, albo załóżmy chcecie zmienić ogniskową. Tutaj ten problem nie występuje. Kolejny bardzo ważny powód, kupując ten obiektyw dostajecie tak naprawdę kilka produktów w jednym, też odpada wam ten przykry obowiązek, że musicie do plecaka włożyć więcej niż jeden obiektyw. Według mnie kolejny bardzo duży plus. Tak jak mówiłem na samym początku filmu, biorę ten obiektyw pod uwagę, jednak na chwilę obecną skupiam się bardziej na Canonie R5 Mark II, do którego również na pewno na tym kanale dojdziemy. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.